Proszę Państwa, Radio Tok FM Euro Conchita Extra. No dzisiaj nie mamy zamiaru wcale też reklamować tu jakichś tam papierosów. Nie. Proszę Państwa, tak troszeczkę te wypowiedzi z Radia Tok FM może nas mobilizują. Jakiś Izraelita tu się wypowiada, a tu w Polsce u was co, a tu w Polsce u was co tamto. Troszeczkę mnie to śmieszy. My troszeczkę o czym innym będziemy też mówić, o, proszę Państwa, o gender. No bo na przykład jak jest literatura Świadków Jehowy, to niektórzy się dziwią, a dlaczego tu nie ma imienia, nazwiska, podpisu pod artykułem, aż tak strasznie ciekawym. Dlaczego nie ma? Ja mówię, no dlatego, że ważniejsze jest to, co się pisze, a nie kto pisze. Także Państwo zobaczcie, jaką mamy tu mentalność. Zobaczcie, jaką mentalność tu w Polsce mamy, prawda? Kiedyś u Izraelitów było nie do pomyślenia w tym narodzie Bożym, prawdziwym, nie w tych takich w tym piątym kole uwozów. Ateizm był nie do pomyślenia, bo teokracja była wszędzie. Tutaj mamy troszeczkę wgląd, proszę Państwa, na Awicennę. Czy to on, czy to ona? Czy to on, czy to ona, proszę Państwa? Darwałam tutaj taką bardzo starą książkę z portretem Awicenny i Państwo zobaczą. To imię, prawda? Awicenna. Czy to on, czy to ona? Także oni o tym gender myślą, zastanawiają się. Tu masz, jaka piękna kobieta z brodą, widzisz? Teraz takie gadanie, waranie, proszę Państwa. Dlaczego kobiety częściej doświadczają przemocy? A dlaczego mrówka jest nastąpiona przez człowieka? A dzisiaj takie meszki, proszę Państwa, latają, a to na arbus, a to na kiełbaskę z kosą. No, ją odpędzamy, ona ginie potem, czy ona nic nie wie. A dlaczego ta, dlaczego ta? Gości przemocy. Każdą niedzielę o 15:00 w radiu. Reklama. Zapraszamy do cechy urządzeń 5 lat wykroju w Saturn Connect. Przyjęć bonus okrejnową profesorem Intercentium. Twardy 500 giga metalu na obudowę za 1599 zł. Dzisiaj mamy, proszę Państwa, już 9 sierpnia 2014 roku. W naszym radiu Tok FM Euro Conchita Extra. Proszę pana, oddając krew niczym nie ryzykujemy. Krew pobieramy w sterylnych warunkach przez specjalistów. Tutaj tych takich reklam jest bardzo dużo. I to takich poważnych, mniej poważnych. I nawet o krwi, że jest reklama. Oczywiście Świadkowie Jehowy mają nie to ze swoją teorię, tylko mają teorię zastępczą, bo wiedzą dokładnie z Biblii, że krew jest święta, że krew należy do Boga i więc, że krew należy uszanować. No, Biblii się nie czyta, Biblia w Polsce a jest w śmietniku. Choćby pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, tu gdzie Rotunda Marszałkowska w Warszawie, trzeba było popatrzeć, jak to brzydko wyglądało na trawie, na bruku, na chodniku, na krzakach pod drzewem. Wszędzie pod krzakami w śmietniku Biblia leży. Także proszę Państwa, Magor Misawi po hebrajsku, to jest groza dookoła. Uboga kierowcy są utrudnienia na Krajowej 11 w miejscowości Mścice z zachodniopomorskiem. Po wypadku wprowadzono tam ruch wahadłowy, wakacyjne korki na Zakopiance. Zatory są na odcinku Nowy Targ Zakopane w obie strony. Dłużej jedzie się też z Myślenic do Rabki. 5 Palestyńczyków zginęło w nowych izraelskich nalotach na Strefę Gazy, podaje BBC, powołując się na źródło medyczne. Więcej informacji o 13. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Thank you.
dokładnie wybrali Hiszpanię. Brazylii. Była Hiszpania niestety w gospodarze turnieju i publiczność tam wsiadła za nimi i nie ma do tego grywa, że wracają tutaj na obszarze któraś drużyn afrykańskich, które są dużymi niespodziankami w półroku. W mundialu nie ma zbytnio dobrych meczów, Niemcy też nie za bardzo dobrze grają. Jaki będzie finał? Myślę, że Brazylijczycy i chłopcy udowodnią czarnego konia do turnieju, czyli tak. Jaki wynik? Na drogę do Brazylii. Program telewizyjny. I po kolejnym skrócie informacji, część programu telewizyjnego trzecia i ostatnia dzisiaj, ale nie w ogóle. Wojtek Krzyżaniak, a ze mną jest pan Jan Kępiński. Przechodzimy do Heski, czyli bo pan Janek jest producentem. Jaka jest różnica między byciem producentem i reżyserem? Bo pan był jednym i drugim. Tak. Znaczy, że ja jestem jednym i drugim, a akurat ja pracuję z moją firmą, że pierwszy sezon ja sam reżyseruję. Biorę do tego drugiego reżysera. Mam tam taki producent kreatywny, kobieta, który merytoryczny ze mną i z drugim reżyserem i cały zespół, tam są jeszcze redaktorów, realizatorów i redakcji i produkcja. Tworzymy ten program razem. Już są proste zasady, ale kiedyś jak byłem reżyserem, reżyserowałem rzeczy i było czasami było ludzi, które byli producentów, a ja byłem reżyserem, to ja mówię, okej, ja jestem reżyserem, daj mi powiedz mi, co mam zrobić. A ja po prostu czasami mówię, że nie. No i jest twarz. Albo czasami według mnie, jak mówisz, nie, nie powinniśmy zrobić, to drugi osoba powinien posłuchać. Mm-hmm. Bo ja na przykład, ja wymyślę czasami rzeczy, tak? Umiem w filmie. Mm-hmm. I jest osoba, drugi reżyser, albo redaktor, albo coś. Powie mi, no ja bym wolał to tak zrobić. To ja usiądę, pomyślę, jak jest kiepski, to ja powiem, no wiesz, to nie zrobimy to, bo to i według mnie to nie jest dobry pomysł. Idziemy tam przez to. To akceptują to. Ja nie mówię, ona, to jest beznadziejny pomysł. Właśnie chciałem o to zapytać. Nie, to jest beznadziejny pomysł, bo ja jestem producentem, jestem niczym najlepszym. Nie. Koniec. Bo ja uczy się cały zespół. No, oni mają, zawsze mają, mogą wymyślić rzeczy. Ale jak jest dobra rzecz na przykład, ja mówię, że idziemy prawo i tak w takiej strony idziemy i ktoś mówi, nie, będę mi powinien iść prosto i potem lewo. Bo to. I to ja mówię, świetne, bardzo dobrze, zgadzam się. Zgadzam się i to jest bardzo dobre brawo dla tej osoby. I idziemy. A zdarzyło się panu kiedyś w drugą stronę, że ten ktoś powiedział, że powinniśmy iść tam w lewo, a nie w prawo, za panem Jankiem. Pan Janek nie chce idzie tak w prawo, a my powinniśmy iść w lewo. I pan mówi, nie, my idziemy w prawo, bo to jest moim zdaniem świetnie. No i się okazało, że nie jest świetnie, że lepiej byłoby iść w lewo. I przyznał pan potem rację, mówi, wezwał pan kogoś, powiedział, kurczę, miałeś ty rację, mogliśmy iść w lewo. I co zdarzyło się? Nigdy nie zdarzyło się. Nigdy nie zdarzyło się, bo ja zawsze nagrywam wtedy dwa wersje. Ja na przykład, jak mi przekonają ludzi, no, oczywiście, w sensie, ja to wiecie, w takiej sytuacji, że ja mówię, że idziemy w prawo i potem poszedłem w lewo i był bardzo źle u mnie, nie zdarzało się. Nie, no bo to jest, ale mówiliśmy już, prawda, że tak, jedna osoba, która musi na końcu podjąć decyzję. Ale jakbym młodszym reżyserem i byłem dosyć młodszy i zaczynałem i byłem trochę niepewny, bo jak jest człowiek młody, to jest trochę niepewny. To ja miałem sytuację też, że ja powiedziałem, jak powinien być prawo stronę, jak tak to powinienem zrobić, a producent powiedział, nie, musimy iść w lewo. I ja powiedziałem, że musisz w prawo. I musimy iść w lewo. Mówi, okej, on jest szefem, idziemy w lewo. Nie czuję się dobrze, ale idziemy w lewo. To było też producent konsultantów z Holandii, tak? Potem ten konsultant był w Holandii, zarobił dużo pieniędzy w Holandii, ja musiałem montować. No i potem mieliśmy takie sytuacje. Dlaczego nie poszło z prawo, Jan? No więc teraz się zapytajmy, dlaczego idzie w prawo albo w lewo Hell's Kitchen? Jakie różnice będą teraz w stosunku do pierwszego? Będą, nie będą? Nie, no będą, będzie więcej emocji, będzie...
zdecydowaliśmy, żeby dać więcej promotorów miłości w kuchni szansę niż profesjonalnych kucharzy. No mamy tam dosyć dużo emocji, dosyć dużo bunt. No jest tak, jak jest, to jest forma, tak? Przynajmniej ludzie gotują ten kuchnię. Sam pan był i powiedział, że nie smakował. Także proszę państwa, bardzo kształceni wysoko ludzie zastanawiają się nad dwiema opcjami, czy w prawo, czy w lewo. Tutaj tak wszędzie Warszawa, Polska A, katolicka Polska jest na 95% katolicka. Także i tak tutaj jest wszystko lewosławne. O co tutaj kopie kruszyć? Dajmy troszeczkę powietrza stać. Bo ja się umówiłem z nim właśnie między jednym a drugim sezonem, że miał coś tam, miałem wpaść do niego do atelier i coś tam. No muszę się przypomnieć, no. Kurczę. Teraz jest na wakacjach. No właśnie, nie wiem. To już przypomniałem, dobrze to nie jest, to już przypomniałem, muszę zjeść też tam. Ale będzie więcej gotowania czy nie? Bo to mnie też interesowało w tym programie, że tam nigdy nie wiadomo jak to ugotować, to co oni robią. Ja wiem, że to nie o to chodzi w takim programie herskim. No będzie dużo gotowania, będzie gotowania, ale te programy są zrobione na emocja i na... To jest bardzo trudne, bo program muzyczny albo tanecny, albo talent show, jak ktoś wejdzie na scenę i wypuje ogień i strajk skacze na głowę, no to wszyscy widzą, wow, on skacze na głowę i wypuje ogień. Ja głosuję SMS-a, albo ktoś śpiewa, dziecko śpiewa operę, świetnie. No to już mamy. Wiadomo, łatwo to. Ale jak ja mogę pokazać ciebie piękny talerz, ale może być odwrotnie. I widz muszę zaufać jurorów, bo na jedzenie nie możesz oceniać przez SMS, bo te programy nie mają głosowania przez publiczność. To są reality shows. Tu akurat Hell's Kitchen, szef Amaro decyduje, kto odpadnie, kto zostaje, kto dostaje pracę w jego i to wygra. To jest jedna osoba. Mm-hmm. W różnych innych programach kulinarnych, Top Chef, Master Chef, jakieś... tu są jurorów. Tak? A Top Chef kiedy będzie w telewizorze? Środa, od 20. Od środy, ale od kiedy się zaczyna? Września. Od początku samego, czy tam, bo to czasem? Chyba od początku, według mnie około 8 września. A Hell's Kitchen? Ale też we wrześniu. Tak, będą mistrzostwa świata siatkarzy. I po siatkówce 30 września się kończą, siatkówka się kończy. Tak. Nie, no on w Czesku już zaczynamy. No właśnie, że w Polsacie nie będzie siatkówki, przypomnijmy. To jest jeden z większych problemów, bo miało być, a nie ma. To na temat wie. Ja jako Holender nie oglądam siatkówki. Piłkę nożną. A mogę się pochwalić, bo znam siatkówkę holenderską. Kiedyś znam, bo ja oglądałem jeszcze za czasów trochę dawniejszych. Był taki fenomenalny siatkarz holenderski, się nazywał Zwerwel. Uwielbiałem Zwerwela. No, największym twardzielem na boisku. Ron Zwerwel był taki wielki gwiazda, jak Cristiano Ronaldo w Real Madrid. I rozwalał parkiet uderzeniem. Bić normalnie, jakby komuś tak w głowę mocno uderzył, to podejrzewam, że jak między nami jaskiniowcami by się skończyło, że ten człowiek był uderzył. No, ale oczywiście. Wspomnij, w Rosji grał Fomin, ale się teraz popisałem. W Rosji grał Fomin, był najlepszy. To były czasy, kiedy ja kibicowałem siatkówkę. Werwer i Włoch jeszcze taki był wtedy, nie pamiętam jak on się nazywał, ale był też trzeci taki. Wrócimy do Hell's Kitchen, 9 września będzie premiera. Nowy sezon. I od razu będą się widzieć, czy jeszcze chwilę? Od razu. I zapraszam serdecznie. A szło do Top Chef. Tam się nie będą widzieć, bo tam dopiero no później, ale tam się dopiero później zaczynają widzieć, bo najpierw się poznają, obwąchują, a w Hell's Kitchen, jak rozumiem, szef Wojciech będzie dalej pryncypialny, czy tym razem, bo on się też rozgrzewał. To było widać w pierwszej serii, jak się rozgrzewał. Na początku był taki bardzo, jeszcze taki misiu-pysiu. A potem jak już się rozgrzał, to smutno tam było na tej kuchni. Ja tam byłem, to słyszałem właśnie, jak pan z nimi jechał
to będzie bardziej tak jak na końcu pierwszego sezonu, czy bardziej tak jak na początku? No będzie tak podobne. My nie chcemy to zrobić za chamsko. Tak, ale jak w każdej pracy, czasami bruzgi są, tak? Czy to jest... Ale nie, nawet mnie nie chodzi o bruzganie, tylko chodzi o presję taką, którą wywieram na nich. Nie, presji jest dużo. Presji jest bardzo dużo. Bo ja to nie chcę nawiązywać do Ramzeja, który jest chamem po prostu. Bo ale większość tych razy są chamskie. Ja to widziałem, ale to też jest tak, że... Chamstwa jest pełno i Mareczek jest, to wszystko chamstwo, no to przecież wiadomo, no. Brońmy jednak tutaj naprawdę cyganów wszelkich, no bo oni się dostosowują do tych różnych warunków, do standardów, proszę Państwa, Unii Europejskiej, a wszyscy inni to są jakby dłużej tutaj, także im łatwiej jest niż tym cyganom, no to ja myślę, że tym cyganom, żeby sytuacja mogła wygrać, trzeba dopomóc, no. Także proszę Państwa, pieniądze nie liczą się tu, jeżeli chodzi, proszę Państwa, o czasy przyszłe i efekty Waszej działalności pracy, o bilans, prawda? No to pieniądze się nie liczą. Także proszę Państwa, nasi przyjaciele tutaj w Warszawie, no jak pójdziecie na czaszkę do kościoła katolickiego, oczywiście, no bo Warszawa jest katolicka, na 95% prawosławna i tutaj na czaszkę ani jednej osoby nie masz i w tym samochodzie też ani jedna prawosławna osoba nie jedzie, no bo po co komu jechać ulicą Saską, prawda? Także proszę Państwa, jesteśmy już w Warszawie, w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Jeszcze tego świętego Wojtka tutaj chcielibyśmy poruszyć, proszę Państwa, katolickiego, no bo prawosławnej ani jednej osoby nie ma, no to w związku z tym, że ten i Wojtek jest też, jeździ od mszy do mszy, także takie gadanie w Tok FM, pójść w lewo, pójść w prawo, myślę, że jest saltesonowo kombinacyjne, że chcą zahaczyć tutaj o prawosławnych, ale ponieważ tutaj na Mazowszu, w Warszawie, w katolickiej Polsce, a nad Wisłą nie ma ludzi prawosławnych, to nie ma Wojtka prawosławnego, no bo Wojtka prawosławnego to może jednego ja bym pamiętała z Anglo-Ameryki, Białystok, no ale tu nie jest Anglo Ameryka, Białystok i tylko tu jeżdżą katolicy, bo jeszcze ludzie z całego świata pierwszy raz przyjeżdżają, którzy jeszcze tutaj w Warszawie nie byli, no bo jak ktoś drugi raz, to pewnie może by nie chciał przyjechać, prawda? A niby dlaczego miałby przyjechać, proszę Państwa, do świętej Anny, która się sypie. No, także proszę Państwa, biegają, na wrotkach jeżdżą u tej świętej Anny ci, no którzy chcą jak najwięcej na tace wyżebrać.